Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, niedługo już rozpocznę serię Speedruna 5.0. Zanim to nastąpi, to postanowiłem zagrać bonusowego speedruna na 1 minutę i będę go grał 2 godziny. Rozłożę go na 2 części, czyli godzinkę w jednym odcinku, godzinkę w drugim. Zaczynam od rankingu 1000. Zobaczymy w przeciągu 2 godzin, jaki ten ranking uda się osiągnąć. Kilka ogłoszeń, mianowicie przypominam o szachowo.pl, macie tam w tym sklepie 10% zniżki z kodem PANSZACHUŚ, zapraszam serdecznie. Już niedługo na stronie szachuś.pl pojawią się małe zmiany odnośnie kursów szachowych, zapraszam również na stronę już niedługo. Oraz turnieje klasyfikacyjne w Olsztynie organizuję od 8 czerwca. Znajdziecie info w zakładce społeczność u mnie na YouTubie lub śledźcie proszę Facebooka, tam będą wszystkie szczegółowe informacje. No i cóż, minuta tutaj rozpoczęcia i zaczynamy, moi drodzy, 2-godzinnego speedruna. Tym razem, przypominam, ten odcinek będzie trwał godzinkę około. No i cóż, gram na 1 minutę, trzeba rozgrywać partię dosyć szybko, więc będę starał się tutaj też coś mówić w trakcie, ale na pewno tego mówienia będzie odrobinkę mniej. Szybko tutaj wymieniamy, przeciwnik prawdopodobnie zbije mi G7 dokładnie i wyprowadzamy bardzo szybko figury. Może G4, szybkie wymiany na pewno tam działają w miarę ok, jeśli chodzi o partie buletowe. Zawodnicy grają bardzo różnie. Tutaj mogę sobie zbić pionka. Widzę, że szybko wiele wymian właśnie następuje w tymże formacie. Zagramy wieża D8. Grunt w takich na pewno buletach jest to, znaczy ważne jest to, żeby po prostu nie podstawiać. To się zawsze łatwo mówi, z realizacją jest zwykle trudniej, ale widzę, że zawodnik na tym poziomie... Oj, tu podstawiłem, zobaczcie, właśnie o tym mówiłem, a sam podstawiam figury. Nie, zagrał skoczek F6, no to mam szczęście. Przepycham pionka, zobaczcie, pierwsza partia, a już jakie problemy. No ciekawy jestem, jak to się wszystko rozwinie. Przeciwnik mi tutaj nieźle atakuje. Pionek więcej, to jak widać mało w buletach. Tutaj grożę skoczek E3. Coś czuję, że mi się to uda zagrać. No właśnie, udało się. Przeciwnik ma 20 sekund. Skoczek D6 nie. No to tutaj już jest sprawa prosta. I myślę, że będzie dosyć łatwo tę partię wygrać. Ok, mamy to i od razu, słuchajcie, szukamy nowej partii. Widzę, że ranking idzie bardzo, bardzo wolno. 8 oczek za zwycięstwo. Ustawiłem tutaj też taki przedział rankingowy, który będzie pomagał mi grać z zawodnikami o wiele silniejszymi od siebie. Znaczy na podobnym rankingu albo silniejszymi, więc mam nadzieję, że ten ranking będzie rósł dosyć szybko. Okej, tutaj mi wleciał. A, wejdziemy sobie na D4. To jest ruch taki trochę na zaczepkę w bulecie, jak najbardziej, ale myślę, że to jest po prostu strata pionka. Tak po prostu. A tutaj było to ciekawe. Może tak zagramy. O, zbicie tego gońca będzie bardzo dobre. F5 i tutaj celujemy. Może jakiś goniec D4? Zobaczymy też, jak się przeciwnik zachowa. Zbić raczej nie zbije. Tak zakładam. Dokładnie. On F6. Ja sobie zdaję sprawę, że granie buletów nie jest tutaj najlepszą formą, jeśli chodzi o naukę, ale że tak powiem, troszeczkę sobie pograć można, na pewno to nie zaszkodzi. Mamy szybkiego mata, szukamy sobie kolejnego zawodnika. Próbujemy z E4, może z jakimiś ostrzejszymi debiutami. No właśnie widzę, że przeciwnik tutaj gra ostro, prawdopodobnie D4 się gra. Ojejku! Czy ja tu dostaję mata? Prawie. Prawie. Tak? Grożę z biciem. Goniec F5. Oj. Aj! Nie widziałem tego! Kompletnie tego nie widziałem. Dobra, ale tu się ratuje. Słuchajcie, on nie chce wygrać, na szczęście. Okej, nie wiem, tak? Co tu się będzie działo? Myśleć trzeba, ale partia. Jestem chyba bezpieczny tutaj. Hetman ma problem.
Uciekam. Jest ok. Król wędrowniczek. Tu goniec jeszcze. A, i tutaj mnie zbija. Dobra. Ale to chyba ja mam teraz szansę, żeby tam przeciwnika poszukiwać. Jakieś tam szachy damy. Gdzie hetman ma wejść? Ile mam czasu? 12 sekund. Mnóstwo czasu. O! Udało się hapsnąć hetmana. A dlaczego nie wziąłem wieży, Krzysztof? Dobra. Lecimy znowu partią. No i troszkę to potrwa na pewno. D3. Co? E4? Trzeba będzie zagrać E5. E3. No oczywiście na pewno granie w ten sposób nie jest najlepsze. No ale widzicie, że są też ludzie, którzy na różnym poziomie lubią grać te partie buletowe. Oczywiście ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem gry buletów, ale od czasu do czasu lubię tak, żeby troszeczkę poćwiczyć sobie refleks. Wiadomo, że tu gramy jakimiś tam schematami, ale też w trakcie szybko trzeba analizować taktykę. Czasem zagrać takie posunięcia, które mieszają w pozycji, które mogą przeciwnikowi bardzo zaszkodzić. No tutaj moja technika jest taka, żeby spróbować przeciwnikowi tutaj, znaczy wyprowadzać po prostu figury. Ojej, no zobaczcie, jak fajnie mnie atakuje. No i co? Muszę tak. I tu mam problem w ogóle, co nie? No właśnie. I tu mam ogromny problem, że F6, no tak, tak. Co tutaj zagra? No może. Jak tak zagra, to tu. Albo wieżą. Dobra, uciekam. Będę miał ucieczkę królem tutaj na E8. I teraz jest ok. Teraz żyjemy. Nawet jestem w stanie oddać jakość w tym układzie. No już przeciwnik ma 5 sekund, więc po prostu na to liczę. Zobaczcie, że nie jest prosto. Fakt, bulet no, rządzi się swoimi prawami, bo tu, no, tu już oczywiście gram jakieś głupotki, ale no, to jest właśnie to, że czas jest ważny. Więc trzeba rozgrywać te partie szybko, to jest bardzo ważne. Znowu, czy ja gram z tym samym zawodnikiem? Nawet nie zwróciłem uwagi na nick. Jego posunięcie. Te skoczki dziwnie poszły. No to ty hetman będzie się wdzierał bardzo szybko. No i grożę matem. Mata nie ma, ale pianek jest więcej. I co? F5, F4. Coś w tym rodzaju. Aha. No to bicie, ok. Tutaj kolejny pionek. No i teraz oczywiście atak matowy mnie już tak nie interesuje, chociaż są opcje, oczywiście G3. Są opcje, no dobra, figura to figura. I kolejny. Skoczek na G4, duże groźby, lecimy. No, przeciwnik chyba nie zauważył. No dobra, to trzeba wyprowadzić wieżę. Można było oczywiście tam rewanż, chciałem szukać nowej partii. Na szczęście szybko zawodnicy się wyszukują. Czasem właśnie takie pułapki, goniec G5 można zagrać, no ale tutaj przeciwnik to zauważył. No hetman niepotrzebnie tańczy. Skoczek na C4. B4. Może goniec. Ha, to po prostu bicie jest. Dobra, on nie ma czarnopolowego gońca. Plan jest prosty. Goniec B5. Goniec B5. Tu grozi już strzałka i skoczek na E5. To już cię mam.
I król, nie muszę robić roszady. O, tutaj przeciwnik jeszcze się nadział na widełki. Takie typowe też, zobaczcie, są typowe pułapeczki na tym poziomie. Sporo taktyki właśnie. Tutaj grunt to żeby... O, tutaj to już wymienię wieżę, bardzo prosto. Czyli upraszczać. Jak mamy przewagę, to upraszczać. Co ten pionek mi ucieka? Okej, mamy to, lecimy dalej. Dają pionki. Trzeba je brać. Dają hetmany. Też trzeba brać. Zobaczcie, gość zagrał jakoś chyba tak na pamięć trochę. Bo w ogóle w sumie to nie wiem, co mu tutaj. A ja będę bronił. Bronił pionki, co tam się... Będę rozczulać. Dobra, hetman idzie do akcji i na F7 może. Ktoś powie, a Szachuś, grasz ze słabiakami na minutę, ich ogrywasz. Słuchajcie, nie, taka jest idea tego speedruna bonusowego na jedną minutę, zanim rozpocznę grać już na 10 minut i bardziej tłumaczyć ruchy, co wiem, że jest dla Was dobre. To taki, mówię, bonusik. Chciałem grać 3 godziny, ale myślę, że to jest trochę za długo. Spróbuję po prostu pograć sobie 2 godzinki, rozłożyć to na 2 części, tak jak wspominałem. Żeby miało to więcej sensu. Ojojoj, jak mnie tu przeciwnik atakuje. No muszę, nie wiem, tak? Co, skoczek ma problem? Jakiś taki ruch może. O, tutaj mam opcję wybicia teraz. No i dajmy szacha, żeby skoczek się zasłonił. Wybijmy i zróbmy roszadę. Dobrze gra przeciwnik. Dobra, wybiję to w ogóle wszystko do końca. Zagram jakoś tam hetmanem, postraszę. Dobrze gra, powiem Wam szczerze, naprawdę. Tutaj też wieżę muszę uruchomić. No i widzę, że tutaj łatwo nie będzie. Co chce mi te hetmany wymienić? Dobra, spróbuję w gorszej wersji wymienić dla siebie hetmany. Ta pozycja nie jest dobra białymi. Ale teraz jest dobra. Podstawił przeciwnik. Oddam tego piona, to już też nieistotne. Ważna jest aktywność. I udało się dać mata. Szukamy nowego przeciwnika. Jest szybko. W sumie to mogłem jakieś ostrzejsze rzeczy pograć. Może spróbuję poprzez C5. No granie godziny bulata, jak dla mnie, słuchajcie, to jest wysiłek niezły. No, trzeba być przyzwyczajonym do takich... długich gierek, bo bardzo dużo partii w ogóle tu się rozgrywa w ten sposób. Szach chce wziąć pionka, prosta rzecz. A już sprawiła przeciwnikowi problem. Oczywiście pamiętajcie, że kawka. Kawka i szachy to jest dobre połączenie. O, przeciwnik chyba się rozłączył. No takie rzeczy też się zdarzają. Ok, szukamy sobie nowego przeciwnika. I lecimy za 4. Słabe dziury, tutaj są słabe pola, słuchajcie, gość jest już mój. Tu jeszcze tak, oj właśnie, hetman. Dosyć łatwo. Poddał. Może gambit słonia? Kto grał kiedyś gambit słonia? To nie jest dobry gambit. Prawdopodobnie. Oj, a tu się porobiły problemy chyba. Idę tam. Dajmy szacha, wróćmy. Król jest zderoszowany i ma problem. Skoczek F2 i wieża E8. Tu
tutaj, groźba bicia. Może tak. Potem tu. Tu grozi mat, wzięcie wieży. No to weźmy tę wieżę. I lecimy dalej. Może jakiś taki... O właśnie, zobaczcie, bullet na tym polega, że grasz takie losowe czasem ruchy i w pierwszych tych, jak gość gra bardzo szybko, to można też oszukać go. Dobra, tak. Okej. Okay. Zawsze lubię zrobić taki lufcik, żeby to jednak było bezpieczne, żeby ten król nie miał problemów. Tutaj sprawa prosta, próbuję to wszystko wymienić. Dziś dziwię się, jak to wszystko przeciwnik wymieni. No nie wymienił, już mogę sobie pozwolić na bardzo dużo. O, widzicie, że szybkie podstawki następują. Jak ktoś zaczyna grać na nowym koncie na przykład, albo nie gra już na jakimś tempem, to ten ranking będzie Wam rósł bardzo, bardzo szybko. Po kilkadziesiąt oczek, po kilkaset oczek nawet na początku. Ja już trochę buletów rozegrałem, dlatego też wolniej mi troszeczkę to idzie, jeśli chodzi o zdobywanie rankingu. Ale to dobrze. Więcej gry. Dziwny ruch. Koniec E3, bardzo dziwny. Więc wykorzystam to i będę tego końca od razu męczył. No, przeciwnik bardzo dziwnie to rozgrywa. O, no właśnie, widzicie, dużo podstawek się tutaj niestety rodzi. Okej. To powrócimy sobie. Pionek wzięty. Początkujący zawodnicy powinni pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Rozwijać figury. I no taktyka. Jeśli taktykę chcemy poprawić, no to przy prostej analizie naszych partii próbujemy dostrzec najprostsze błędy w początkowej fazie gry, jakie występują. A potem zajmujemy się końcówkami. Znaczy końcówkami lepiej się zająć w ogóle od razu. Jakby tutaj cię oszukać. Tak, ograniczę cię trochę. Okej, okay, wprowadzę wieżę. Może tak. Tak, pewnie chce zbić, ale nie może. Pewnie tam myszką klika. Szacha podstawiłem i figurkę, zobaczcie, nie wziął. A zbijemy sobie tutaj może. I powrót. Przewaga w materiale. Może tak i tak. I tu musi się zasłonić. A nie, nie musi, co ja gadam. Dobra, spróbujemy w takim razie wymienić hetmany dosyć szybko. No czasu jest więcej. No tu widzę, że dużo po prostu podstawek. I lecimy dalej. Obrona skandynawska. Spróbuję obronić pionka. Ciekawe, jak zareaguje przeciwnik. O, zareagował dziwnie. E5. Okej. Okay. Czy E5 dziwnie mówię dlatego, że tak się chyba nie gra. Czy tu jest chlapnięcie? Nie, jest to, zobaczcie, zdobycie figury. I to jest właśnie na przykład taka taktyka. Podchodzę gońcem, a tutaj tracę figurę. No i na tym to polega. D4, żeby uruchomić teraz gońca. Tu mam po prostu teraz więcej figurę więcej, więc mogę sobie na wiele pozwolić. I odstraszę za chwilę skoczka. Oj, właśnie podstawiłem, ale dobra, on też się coś tutaj traci. Okej, niech będzie tak. Nie wymieniam specjalnie, koniec mi się bardziej przyda póki co. Tutaj mnie męczyć raczej nie będzie, jedna wymiana jest w porządku. No tak jak mówiłem, podstawki. Podstawki się dzieją. Lubię zrobić sobie lufcik, więc zagram te H3. Tu może w ten sposób przeciwnik będzie chciał wymieniać. O, no widzicie, on też popełnia błędy. Poddał. Lecimy dalej.
Okej. Okay. Już 1114. No niech będzie E4. A3. W ogóle te ruchy to są bez sensu. H3, A3 to takie jeżykowate posunięcia, że tak się wyrażę, które czasami po prostu są stratą tempa. Nie zawsze, ale zwykle tak bywa. No, tutaj przeciwnik sam się rozbraja, bo otwiera linię. Mała taka może prowokacja. I przód skoczka przez G6, H4 to są też takie fajne plany, które można stosować sobie w normalnych partiach. Spróbuję tu hapsnąć mu skoczka. Ciekawe, czy to dostrzega. A tu w ogóle z szach też mogę to zagrać. No i widzicie, że w bardzo prosty sposób przeciwnik oddaje materiał. I co w takich sytuacjach? Niby szukamy jakiejś opcji, żeby go zaatakować mocno, ale dlaczego? Wyprowadzam gońca, zdwajam wieżę, czyli formułuję tutaj sobie siły jeszcze mocniej. Mogę też zbić, zaraz to wszystko w sumie mogę wymienić. I tyle. No i właśnie to będę czynił. Dlaczego mam tego nie chciał? Nie widział? Czas robi swoje. A mogłem też wieżą zbić oczywiście. Chyba na wiele sposobów. I wieża na F6 wchodzi. I kolejny przeciwnik, E4. Ok. C4, nie pozwalamy mu tutaj wymienić tego gońca. C5, bardzo źle gra. Szłą prostą drogę, zobaczcie, do bardzo prostego rozwoju. Zdwajam znowu wieżę za chwilę. Myślę, że o, G5 jeszcze sobie strasznie osłabia tutaj króla. To nie jest dobry sposób. Ale póki co nie podstawia jakoś specjalnie. Mogę zbić pionka. Mogę, bo tutaj jak zbiję, to jest bicie na C4, tu z szachem. Dobra. To działa. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy przeciwnika, 1132. Niech będzie C5. Na razie widzę, że prawidłowo. Zbił, jak to często bywa właśnie u osób początkujących. Biją często D5. No i teraz E5, szybkie wyprowadzenie tych pionów. Sprawa myślę, że jest prosta. Bardzo swobodna gra dla czarnych. Tutaj goniec E6, żeby tego pionka trzymać. Właśnie dlatego, żeby nie było bicia. W taki sposób, to tutaj, co on tutaj zrobił, no to teraz nie może zbić. Dobra, no bijemy. Jak przeciwnik na tyle pozwala. Spróbuję tutaj go jakoś zamatować. O, nawet pomógł, grając tą wieżą. I lecimy dalej. Znowu mamy obronę skandynawską. Ja obronię. Obrona tego pionka najlepsza nie jest. Właśnie on dobrze zagrał. To najlepsze nie jest, ale no właśnie, bardzo dobrze rozgrywa D3. Bo rozwój figur może mieć tu bardzo mocny, ale dla zasady właśnie spróbuję tego pionka obronić, zobaczyć jak to się dalej potoczy. Wyprowadzenie wszystkich figur jest bardzo, bardzo ważne. Okej, okay, no to już jest chyba podstawka. No właśnie. Bardzo łatwo. To jest też prosta taktyka, która wynika właśnie z nieznajomości tego manewru. Może tak. Też się to pojawia często. Ucieknę sobie królem, żeby nie było żadnych szachów niepotrzebnych. I spróbuję wymienić tutaj wieżę. Nie udało się, przeciwnik nie chce. Spróbuję hetmany wymienić. No to już się udało. No widzimy, przeciwnik zrezygnował. Lecimy dalej. Jakub WL, witam serdecznie. Gambit hetmański trochę od strony czarnych. Goniec G4. Tutaj wymienię to bardzo chętnie. Szacha. Tam w sumie tu bardziej atakuje. Wezmę pionkę. Jak dają pionki,
Dobra, wezmę tego kolejnego, choć to mi się trochę nie podoba, ale dobra, roszada. Okej, tutaj pionek wisi. Chociaż tu bicie do końca, bicie tam i też odzyskuje. Podstawka hetmana tu już chyba ze stresu. Dobra, mamy to. Dziękuję serdecznie Polakowi, rodakowi. Lecimy dalej. Oj! Zobaczcie, to jest właśnie bullet. To jest właśnie bullet. Za szybko pograliśmy we dwóch. On mógł odejść gońcem i zachować sobie figurkę. A tak się nie stało. No teraz to już atak tu i tu. Prawie połowa dystansu za nami. Ranking nie za wysoki, słuchajcie. Dobra, tutaj się udało zyskać materiał. Tam grozi mat prawie. Prawie. Może widełki. Manem też trzeba uciekać. Może tu. Jest przewaga. Dlaczego by nie wymieniać? Podstawiłem. No i ten skoczek jego skacze, skubaniutki. Szybko próbuje tutaj mnie poogrywać. Bronię. Mógł chyba lepiej. A dla świętego spokoju zbije tego gońca. Po prostu wieżówka będzie lepsza. Dosyć szybko, no ale tutaj już się udało. Okej, lecimy dalej. Już przeciwnicy mają po 1250, już się tacy pojawiają, jak widać. Oj, właśnie podstawiłem. No właśnie, zobaczcie, za szybko po prostu zagrałem. Dokładnie tak. No cóż, tańczę bez figury. Taniec bez figury. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dajmy szacha. Król stop sobie stąd pójdzie. I tutaj chyba zbicie po prostu. O! To się przeciwnik zrewanżował. No, mogę zbić, zobaczcie, znowu to jest za szybka decyzja, jak zwykle z mojej strony. A tutaj już pionki pójdą same. Można nawet tym. W sumie czemu nie? Dwa hetmany robić. Nie ma mata? Jeszcze nie ma. Jest, dobra. Idźmy dalej. No to cztery. Co oni grają ten obronę skandynawską? Bardzo często zauważyłem. Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Skandynawska rządzi w buletach?
Skoczek E5 mi się tutaj narzuca bardzo. Też z tego skorzystam. Hetman B5 chyba. No właśnie. Może tak. Przypilnować. Skoczek C6 grozi. Przeciwnik sam podstawił mata. Okej. Okay. To ja zagram skandynawską w takim razie. Jak to tak działa? Próbują tutaj sztuczek przeciwnicy grać. Sztuczki chodzą. Goniec D7, nawet długo zrobimy. Długą czy krótką? No, goniec musi uciekać. Może krótką, te pionki tak poszły. Co mamy się stresować? Niech będzie ruch F5. I wprowadzać trzeba kolejną figurę do gry. Chyba nie dostrzegł właśnie tej prostej taktyki. Tu grozi bicie na F2 ze zdobyciem hetmana. Lecimy dalej. Już mamy prawie 1200. No po 2 godzinach, słuchajcie, nie wiem, czy ten ranking w ogóle do 2000 dotrze, ale spróbuję to zrobić. To będzie bardzo trudne. Z ograniczeniem czasowym. Zobaczę, jak najwyższy ranking się uda zdobyć. Póki co ćwiczymy, przeciwnicy grają już coraz lepiej, coraz szybciej, coraz dokładniej. Damy szacha. Nie, źle zagrałem. Właśnie, źle zagrałem. Spróbuję te hetmany wymienić. Chciałem pułapkę tutaj stosować na przeciwniku, ale się udało. Udało się inaczej. Okej. Okay. Szybka partia, szybki ranking. Lecimy znowu z E4. F4 w takim razie. Gambit królewski. Teraz to wyszedł gambit wiedeński. Tu podstawiłem chyba. No teraz tak właśnie widzę, po tym ruchu dokładnie przeciwnik dostrzegł. Muszę zapchać tu pozycję poprzez ruch F5 i grać bez pionka. Spróbujemy oczywiście go tutaj wystraszyć, żeby grać trochę szybciej. Ale przeciwnik ogarnia, muszę przyznać. I to nieźle. Schowamy się królem. Ok. I teraz jakby tu się przedrzeć. Goniec D5 oczywiście jakiś się narzuca. Na razie zagrajmy tak. Tutaj. No właśnie, tutaj już chyba. Spróbuję oddać mu specjalnie jakość. Ciekawe, czy weźmie. Nie wziął, to zagramy sobie tędy. Ok. A tu mogą też tak zagrać. Tylko goniec mi się bardzo by przydał w tym układzie. Sam może zbiję tego, może tędy pójdę. Pana mogą zbić. Jak z czasem to wygląda. Mogą już zbić, co nie? Za darmo to wezmę. Okej, okay, mamy to. No, na tym polegają te bulety. Kto ma trochę przestrzeni więcej, próbuje naciskać, to się łatwiej gra. Dobra, gramy znowu. Może gambit szkocki spróbujemy. Okej. Okay. Zawsze lubiłem ten ruch, bo mam strzałkę i hetman D5.
Odbicie oczywiście tego gońca z taką Dero Shadow Króla. Zawsze to lubiłem jako dzieciak. I jakoś to szło. Ale gość ogarnia. Widzę, że szybko próbuje tutaj grać. Szybko i dobrze. No ale czas. Czas jest tutaj bardzo ważny. Próbuję dać matę. I się udało. Okej, lecimy dalej. Może skoczek C6, takim trochę nietypowym debiutem będziemy grali. Ciekawy jestem, ile razy tu się uda przeciwników na ten debiut złapać. Ta długa roszada jest dobrze. Niczego, tak się zastanawiam, mam niedorozwój trochę w tym układzie, ale przeciwnik tutaj wolał dostać mata. Ok, udało się. Czysty pion więcej. Tak po prostu. Chyba tak po prostu to wystarczy. Do swobodnej gry. Tutaj oczywiście to wybiję. Kolejnego skoczka z pionek więcej, więc mogę sobie na to pozwolić, dać szacha i wyprowadzić wieżę. Wzięcie kolejnego pionka na pewno ułatwi grę. No i mamy skoczkówkę jaką przyjemną. Ten skoczek stąd wyjdzie, zobaczymy. Chyba nie dostrzegł przeciwnik, że skoczka ma w pułapce. Tu niepotrzebnie zagrałem. Teraz już jest ok. Nie wpuszczamy króla. Myszka nie chodzi. Lecimy dalej. 40 minut za nami, słuchajcie, praktycznie. Jeszcze 20. Ranking, można tak powiedzieć, słabiutko jeszcze w tym układzie. Ale czego się spodziewamy po godzince niecałej gry? Lecimy z debiutem. Tutaj wiem, że się bije tak. Okej. Okay. Raz. No tak, przeciwnik chciałby remis, a tu jest szach. I goniec D6. Tu się robi już ciężko. Szach.
Łapka się udała. Dobra, czyżby znowu E4, niech będzie skoczek. Okay, czysty pion więcej. Ja to powtarzam, jak dają pionki, trzeba je brać, a potem myśleć. C6, nie, goniec B5 nie jest to trafiony ruch, bo C6 i tak jest dla mnie bardzo przydatne. Tutaj od razu walnę to, żeby skoczek z D7, nie, z D2 na F3 nie poszedł. No i tu jest ok, myślę, spróbujemy zrobić może długą. A jak już to przeciwniczka chyba wybiła, no to spokojnie. Mogę zrobić krótką roszadę, ale wcześniej zbieram pionki. Roszada jest ważna. Tutaj spróbujemy skoczkiem coś zadymić. I wieża. No, a mogę też tam wziąć. Ale chyba zdążę, jedna po drugie. Aha. To wracam. Lecimy dalej. E4. H5 nie ma H5. No to koniec ma problem. Też słuchajcie, prosta pułapka jak świat w obronie Karokan się trafiła. No właśnie, i po figurce. Podstawiłem. Goniec B4. Nie widzi przeciwnik. Nie widział przeciwnik, słuchajcie. Dobrymi nawykami jest oczywiście też takie uciekanie królem, ale tu już no przewaga jest ogromna. Jeszcze tak nawet podstawiłem, ale to już myślę, że nie ma większego znaczenia. Oj, już mi pata zaraz nie dał jakiegoś. Okej, lecimy dalej. Nie D5, skoczek C6 chciałem zagrać. Okej. Przeciwnik gra ciekawie. Ciekawie i dobrze. Okej, tutaj dziabnę. O! To gorzej. Zostałem z przewagą. Jeszcze mogłem wziąć, ale to już działa tak samo. Dobra, tutaj, tutaj. Znowu zdwojenie, proste zdwojenie wież. I troszeczkę swobody królem. G5. Podstawiłem, zobaczcie, znowu podstawiam. W prosty sposób. Przeciwnik nie widzi. Tu już nastąpi seria wymian. Pionek wzięty.
Okej, lecimy dalej. 15 minut do końca pierwszej części. London system. To bierzemy tutaj materiał, jak dają. Dwa pionki więcej. Tak po prostu, bez wysiłku. Ale to mówię, to są bulety, prawda? No ale mimo wszystko... London to London. A, wezmę, wiecie co, tego skoczka. Mam przewagę, więc spokojnie wezmę, żeby nie tracić tempa. Tu muszę uważać na hetmana. Będę miał ucieczkę tędy. No jednak ucieknę tym hetmanem, żeby mieć z głowy tutaj wszelkie nieprzyjemności. Jeszcze skoczek, może trochę tutaj... napsuć krwi, koniec B7 po prostu. A, podstawka, dobra. I tu pionek leci. Uła. Na szczęście przeciwnik tego nie widział. Dobra, zrobię jakiś lufcik. Oj, będę musiał tutaj chyba się sprężać, bo widzę, że nie będzie łatwo. Dobrze gra przeciwnik. Próbuję tam dać mata. O, się udało tutaj coś poszukiwać. No dobra, wezmę. Przewaga pionków. Już czas chyba zrobił swoje. Mamy to, ale przeciwnik groźnie już tutaj pograł. Groźnie. Lecimy dalej. 1321. Skoczek C6 na zaskoczenie. Okej, no to gramy E6. Spoko. Gonię C4 ciekawe. A no to tak, to biorę gońca. I wszyscy się cieszą. Przeszło do obrony francuskiej w dobrej wersji dla czarnych z uwagi na parę gońców. Może w ten sposób jeszcze wyżej trochę zagramy. I gońca przestawiamy na D6, żeby pierza miała też swobodę. Hetman ma problem. Atakujemy skoczka, psujemy strukturę. I jak... A, tutaj! No to jeszcze mam strzałkę taką. Tak, żeby pionka nie stracić. Dobra, powrót. To są jakieś groźby. Gonię C6, jak tu zagra G3, też będzie opcja. To tak, teraz grozi mat, to nie może bić. Okej. Opcja wybicia. I tu mat grozi teraz. Ale się broni do końca. Może tak jeszcze? No i sprzątamy świata. Dobra. Jest. Słuchajcie, zostało 10 minut tego odcinka. Przypominam, że gram od 1000 rankingu. Bonusowy speedrun na minutkę, 2 godziny, dwie części będą. Okej, tutaj wymiana. O, szybko gra, szybko. Widać, że szybko mu tutaj to idzie. I dobrze. Kurczę, powiem wam naprawdę, zaskakuje mnie ten
Przeciwnik. Ale tu się uda wziąć. Dobra. Pionek więcej, zepsuta struktura, podejść królem. Tak? Najpierw tu. Biorę. Po prostu biorę pionka. Bardzo sprytnie gra, naprawdę. Tutaj to jeszcze bicie, tu chyba wygrywam, bo idę po tego. Więc dążę. A, mamy to, ale przeciwnik grał bardzo szybko i to było takie... O, witam serdecznie tutaj gracza z Polski i lecimy. Okej, tak też można, jak najbardziej. Przez H6, G5 trzeba próbować. Okej. Okay. Muszę przyznać, że odważnie przeciwnik gra bardzo. Ja mimo wszystko pokuszę się o wzięcie tego pionka. O, bardzo odważnie. Naprawdę bardzo odważnie. Gram tutaj, żeby przypadkiem nie dostać mata właśnie. Tak, i tu będę miał ucieczkę teraz. Też to staram się kontrolować. Okej. No, muszę przyznać, że nieźle. Że tak. Będę musiał chyba hetmana oddać, ale w dobrej wersji, tak mi się wydaje. A, to podstawka. To teraz to już swobodnie. Mogłem wziąć skoczka, nie wziąłem. Dziękuję serdecznie, ale było groźnie, było groźnie. E4, zostało 5 minut. Kilka rokan bez wyprowadzenia gońca, czyli wyszła obrona francuska tak naprawdę w tym układzie. No i właśnie, takie są bulety. Przeciwnik podstawił w bardzo prosty sposób. Swoje nie wiesz, starczy. Okej, odciągnięcie obrońcy, czyli skoczka F5. Dobra, lecimy dalej. No słuchajcie, 1300 300 oczek niby zdobyte, ale to trwa jednak. No nie takie proste, a ludzie przepychają tutaj. Dobra, przepchanie, okej, bije.
4, 5, 5. No i te pułapeczki działają, prosty ruch, teraz grozi na C2. Okej, tak i tak, chcemy zbić. No dobra, dajmy szacha najpierw. Tutaj uprościmy. Długa i skoczek. No i struktura lepsza, z porządku. Okej. Dobra. C5. Skoczku uciekaj, prawdopodobnie na F3 i tutaj goniec ładnie wiąże. Skoczek tutaj. Tak. Szach był? Był. Też no, można szacha dać. Czy można wszystko tutaj grać, odskoczyć? Jest wzięcie pionka na F4. No tak, taktyka, taktyka, taktyka. Ok, mamy to. 3 minuty. Z jedna albo dwie partie zostały w tym odcinku. Znowu skoczek C6. No i przeciwnicy bardzo prosto, zobaczcie, oddają piony. Potem skoczek C6, bo nie wiedzą, jak reagować, co dobrze. Prowadzą szybko figury, a wymiana hetmanów to jest bardzo korzystna. Ok, tak, tak. Te wymianki to są fajne. I co skoczek ma teraz do powiedzenia? Grozi. Ok. Prawdopodobnie jeszcze jedna partia. A spróbuję dać tutaj takiego szewczykologa. A zbijemy sobie na hura, damy szacha. To jest oczywiście złe. Na 100%, ale spróbuję szczęścia. Dlaczego by nie? Powiążę E5. No i udało się, zobaczcie, w prosty sposób odzyskać tę figurę. O! A to dobry ruch był. No teraz muszę tak. Ładnie, ładnie. Znalazł taktykę. Okej, szach? Z Mechetmana? Gonica 5 jeszcze jest. Wolał oddać. Ok, wracam. C3. I po gończyku. Tutaj. Jest. Słuchajcie, jeszcze jedna partia. Jeszcze jedna partia. Uda się to wykonać. I lecimy. E4. Zauważyliście pewnie, staram się tę figurę wyprowadzać bardzo szybko. W bardzo podstawowy sposób. Czasami przeciwnicy sami się wykładają, jak widać. Próbujemy zakładać siatki matowe. Aha, może coś w tym stylu. I jest już goniec, który wchodzi do gry. Może tak.
Dobra, moi drodzy, mamy ranking 1349 z 1000 w godzinę czasu. Równą godzinkę. Dziękuję Wam za część pierwszą. Zapraszam już niebawem na część drugą. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.